się? Zrezygnowałeś. Zrezygnowałyśmy z kolacji, żeby ćwiczyć. Naprawdę? Naprawdę. Wydawało mi się wcześniej, że to jest łatwa praca, że tak naprawdę to tylko się siedzi i pachnie, ale wcale tak nie jest. To jest naprawdę bardzo, bardzo ciężka praca. Dziewczyny nie nadążają, czasami właśnie gubią wątek i tak to właśnie wygląda. No, ale też problemy są z butami i odciskami. Ja mam taki problem, że ledwo włożyłam dzisiaj szpilki i to jest straszny ból. No, widzicie? Bo to pomyliłam. No na pewno czujemy się jak na koloniach, tym bardziej żeńskich. Wszyscy nas zwracają uwagę i to jest na pewno takie inne niż na koloniach szkolnych w czasach liceum czy gimnazjum, ale czujemy się na pewno takie wyróżnione, więc to jest atut tego całego wyjazdu. Ale minusem, jedynym minusem jest brak facetów. Jesteśmy ambitne i zaangażowane. No jak każda mała dziewczynka na pewno marzyła o zostaniu jakąś miss i w ogóle wystartowaniu w takim konkursie. No i dowiedziałam się przez internet, zgłosiłam swoje zdjęcie, udało mi się. Przeszłam na castingi, później z castingów na następny casting, no i jestem w półfinale.